Sejmik Województwa Małopolskiego VI kadencji podczas 33. zdalnej sesji uchwalił budżet województwa małopolskiego na rok 2021. Za dokumentem przygotowanym przez zarząd głosowało 25 radnych, przeciw było 10 radnych, natomiast 4 osoby wstrzymały się od głosu. W tym budżecie są ujęte wszystkie wydatki. No jedne są większe, inne są mniejsze, jak to zwykle bywa. Jest faktem, że pośród wszystkich budżetów od 2014 roku budżet na rok 2021 ma najwyższy wskaźnik środków przeznaczonych na inwestycje, to jest około 47,1% budżetu całego. Wskaźnik procentowy był wyższy w 2017 roku, to był 53%, ale kwotowo rzecz ujmując, ten budżet będzie najwyższym budżetem, jeżeli chodzi o poziom inwestycji. To bardzo cieszy, bo my przyjęliśmy taką zasadę, że będziemy na tyle, na ile tylko możemy wspierać wychodzenie z recesji małopolskiej gospodarki. W związku z tym, jak to ciągle powtarzamy, każda złotówka inwestycyjna jest na wagę złota. W skali roku budżet jest najważniejszym dokumentem, który uchwala Sejmik Województwa Małopolskiego. W planie finansowym na kolejny rok kalendarzowy przewidziane są również środki na wychodzenie z kryzysu pandemicznego. W każdej chwili, jeżeli trzeba będzie przeznaczyć na obronę przed pandemią, to one w postaci tych rezerw są. Natomiast jeżeli nam sytuacja będzie się uspokajała, to oczywiście te środki będziemy przeznaczać na te zadania, które są sformułowane w planach, ale nie mają odzwierciedlenia w samym budżecie, czyli w planie finansowym. Dochody budżetu województwa małopolskiego na rok 2021 ustalono na kwotę ponad 1,7 mld złotych.